A więc idziemy z ogniem. Nie ma opcji. O, ta żółciutka. Ładna. Nie za dużo, po troszeczku. Dobra, to wsypaliśmy, to jeszcze trochę i jedziemy z towarem. O, leszcz brim na leszcze. Powiem wam jeszcze, jutro sobie mieszam. Wziąłem sobie coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. No i co, mieszamy. Do tego oczywiście, o, coś, co używam na metodzie, ale też mi się to sprawdza. Także, ale pachnie. No dobra. Dzień dobry kochani, zobaczcie jaki widok z rana. Coś pięknego. Powiem wam, przyjechałem za białorybem na Starorzecze Bugu. No i będę łowił, jak dla mnie, dosyć nietypowo, bo od ładnych kilkunastu, ponad 20 lat tak nie łowiłem. Więc dzisiaj odnowię, że tak powiem, stosunki moje z tyczką. Siadam na tyczkę w tym tutaj miejscu i spróbuję połowić na tyczkę. Zobaczymy. Zawsze tutaj mi się trafiały, jak łowiłem na tyczkę w 2000 latach, 90 tam któryś, 2005 max. To piękne ryby tutaj mi wchodziły i piękne ryby się tu łowiło. Zobaczymy, czy teraz też leszcze się trafią, bo to głównie po nie tu przyjechałem, choć wiem, że się trą, już część się trze, ale mam nadzieję, że coś złowię. Także co, zapraszam was na film. Ależ jest pięknie. Przepięknie. Ptaszki, woda żyje, bo widać, że ryby są. Także życzę miłego oglądania. Lećcie po kawę, bo wam ciśnienie pewnie podskoczy. Lecę. Hej! Dobra, rozkładamy resztę, mieszamy jeszcze raz zanętę, bo wczoraj ją przygotowałem, także myślę, że dam radę. Zobaczymy, dzień pokaże, czy będzie coś brało, czy nie. Tak czy siak, zimno jest, ubrałem się troszkę, bo po prostu nie do wytrzymania, ale znając prognozy pogody, będzie dzisiaj deszcz, może być śnieg, może być grad, a teraz zobaczcie, jest piękne słoneczko i mróz, jest minus jeden. Także rozgrzewam się i pakuję się powoli na podest. Pamiętajcie, zawsze zanętę robimy dzień wcześniej, troszeczkę nawilżamy, nie za mocno, żeby się przegryzła, żeby spęczniała. Nad wodą tylko dowilżam i po prostu jeszcze raz przemieszam i jeszcze raz przesieję. Także już prawie mam gotową mieszankę, także a zimno, powiem wam, trzeba się grzać.
patrzymy na zanętę, jak się zachowa, mało wody. Jeszcze trzeba troszeczkę dolać. Jeszcze troszeczkę. I wymieszać. Popatrzcie, kuleczka wielkości mandarynki, mieści się w dłoni. Ale to pachnie. I mój test na zanętę, na ulepienie gał. Nie lepiej ich za mocno, ale popatrzcie, co ja robię. Biorę tak i zobaczcie. Pyk. Widzicie? Gała jest cała. Lekko tylko wytrzymała, także uderzenie wody o wodę też wytrzyma i zejdzie mi do dna. Nie będzie mi mocno pracować w toni. Ja chcę, żeby w dnie po prostu mi weszły leszcze. A to jest cały. O Jezu. Powiem wam, sam by to zjadł. Ależ zapach. Także mam nadzieję, że leszczą to posmakuje. Powoli rzucamy. Tu najpierw zestaw. Teraz możemy sobie. Już przygotowane, wszystko zrobione, zobaczcie, przygotowane, o, jestem już, piękna woda, topy gotowe, tyczka gotowa, także lutujemy gałeczki, a są przygotowane, proszę, o, i trzeba rzucać. No i dobra, mamy podnęcone pierwszy raz, także jedziemy. Hura, super. Jeszcze raz sprawdziłem wszystko gruntomierzem. Zgadza się, jest dobrze, więc śmiało mogę teraz sobie zakładać, kochani, robaczki i łowić. Pierwsze wpuszczenie. Już trąciło. Jadę na razie na robaczki. Później w razie co ochotka pójdzie w ruch. O, już się pierwsza ryba. Już jest pierwsza rybka, kochani. O, zaczynam od płoci. Zobaczcie, pierwsza ryba. Od lat. Naprawdę, powiem wam, lata nie łowiłem na takie wędki. Kochana.
skóry z tyłu mnie niepokoją. O, następny. Także rolkujemy, kochani, rolkujemy. Ojeju. Weszły leszczyki, więc staram się jak mogę. Trochę im dorzucę znowu zanęty, porobię kuleczki małe, żeby weszły mi tylko do kubeczka. I o, teraz będą pachniały. Wziąłem sobie buzera. Dwa buzery. Jeden to jest morwa, a drugi to jest oczywiście wanilia. Także tutaj nie ma to tamto. Trzeba rybom trochę dogodzić. Nie ma innej opcji. Nie chcą tak, no to będą miały tak. Zobaczcie, do kubeczka, o. I na wodę. Powolutku, powolutku. Boże, człowiek od nowa się uczy wszystkiego. I kierunek, zobaczcie, tam. O, idzie sobie. Tam. Powiem wam, tyle lat nie łowiłem na tyczkę. Dzisiaj mam okazję łowić. Romuś, jeszcze raz dziękuję. Naprawdę, żeś mi sprawił ogromną przyjemność, że mi pożyczyłeś, dałeś mi tyczkę do łowienia. Powiem ci, no, rewelacja. Może nie mam jakichś spektakularnych efektów. Wow, jeszcze póki co. Ale to jest fajne, naprawdę. Łowienie całkiem inne. Ja tak kiedyś łowiłem, pierwsza tyczka Mikado Krystalist. O Jezusiu, ta to leciutka, ale tamta była toporna. No teraz je dzieciaki dostały do szkółki wędkarskiej, więc mają na czym ćwiczyć. A ja powiem wam, siedzę sobie, pogoda, co chwilę deszcz, co chwilę słoneczko, w kratkę, dwie godzinki siedzę, rybki trochę weszły, zaczęły brać w końcu, jak przyszedł deszcz. O dziwo, ruszyło coś, bo powiem wam, tak, to takie drobnica trochę brała, ładna ryba mi poszła. Nie zdążyłem kamery złapać, żeby to nagrać, ale powiem wam, no coś nie do opisania, no guba to jechała po prostu, uff, ale nie wytrzymał. Przepon trzasnął. Także miałem fajną rybkę. O, ja co chwila coś się tam uczepi. Powiem wam, że naprawdę, no, dla mnie łowienie baja, no, po prostu baja. Wróciłem do starych lat. Uczę się od nowa. Całkiem widzę, to jest niby to samo, ale na innym sprzęcie. Całkowicie. Teraz widzę, ten sprzęt jest, no, pierwsza lekkość, no po prostu waga wędek to jest bez, ach, to już jest bajka. No i ja nie miałem, miałem dziesiątkę, a tu łowię na 11,5, a jeszcze mam 2 metry możliwości plus dopałka. Ale najważniejsze, że nad wodą i się łowi. Spadło. I to się liczy. No, rozrobiłem wczoraj, tak jak widzieliście, zanętę. No, gedlock mi się zaczął podobać. Powiem wam, całkiem inne zanęty. I będę na nie łowić. O,
Chodź krampiczku, chodź. Mały, ale wariat, jak to mówią, tak? O. Także proszę bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. I zapraszam większe. Nie nudzi się to wcale. Przyszedł pan, powiem wam, do mnie starszy, popatrzył tutaj na co ja łowię, mówi: Boże, na takiego drągala pan łowisz. O matko. Mówię: no tak. Mówi: ale to ciężkie. Ja mówię: no ciężkie, ale coś trzeba, mówię, z tym robić, trzeba łowić. Ale to tak. Ale popatrzył, zobaczył, jak wyciągam ryby. Mówi: nie no, sprytne to. I znowu się chmurzy i znowu zaczyna padać. Aja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 j. Biorą. Jak nie ma pogody, ryby biorą. O, pyk i poszło. I tak cały czas, no. Dobra, idę po parasolkę, bo to nie ma co. Nie ma co tu się wygłupiać. Jeszcze o, ryba się zacięła. O, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. O, już pada równo. Dobra, bo mi zaraz robaki pouciekają i nie będę miał na co łowić. Chodź, krąpiczku, chodź. O, pyk. I fajnie jest, powiem wam. No i ta, o, leje deszcz. Pogoda, powiem wam, paskudna się robi. Tam to leje, po prostu. Wiosenne deszcze. O, zobaczcie, co się dzieje, jak się zachmurzyło. Ależ pada. Przyszła ulewa i koniec. Trzeba chwilę odczekać, bo i wieje. Zobaczcie, jaka fala się od razu robi. No i jest leszczyk. O. Chodź, chodź, chodź. Jeszcze nie? Jeszcze walczy. No chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. Mamy cię. Jesteś. O, bardzo ładnie. Weszły lecholki. No i dobrze. W końcu. Grubsze ryby. O, w końcu. Jest leszczyk. O. Ta-na-na-na-na. Chodź, chodź, kolego. Chodź, chodź, chodź tu do mnie. Chodź, chodź, chodź. O, proszę. I na was czekałem. Tak, 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 przyznam szczerze. Na takie leszczyki czekamy. O, jak ładnie. Zacięty opyk. I do siaty. I do woria. I na kotlecia. I kolejne. O, jak się... O, o, o. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź tutaj.
O, i w końcu zaczęło coś grubszego. Podchodźcie. Pyk, następny. O. I następny kluseczek. O. I bardzo ładnie. Super. Krąpie, krąpiki. Do wody. I mamy leszczola. Aż ty, ale holku, coś ty tu mi narobił. A, żeś się tak zaszczepił. Aha, tu. Gdzie jeszcze jesteś? O, masz ci los aż tak? O Boże. Gdzie ty tam? Masz tu. A tutaj, dobra. O Jany. Urety. Ale opatulony. Haczyk głęboko, głęboko wpysk. O. I trzeba cię. No. O. Jak ładnie. Ładny jesteś, właśnie. Leszczyk jeszcze pada. Powiem wam dzisiaj, ochotka B jest, nie chcą. Grube ryby, kochani, wolą zjeść białego rybaka. Normalnie grubo, 3-4 pinki bądź 3 duże i dopiero zaczyna się grubo. Jeden ładny leszcz mi się spiął. Znowu. Ale teraz jednego wyjąłem. No, jest kolejny. Leszczyk nieduży. Aż się wykłada. A chodzi, powiem wam coś pięknego. O, jeszcze się nie zmęczył. Jeszcze próbuję. No dobra, mały. Jedziemy. Miałeś 5 minut. Teraz ci starczy. Chodź. Chodź, towarzyszu. O. Mamy topa i podbierak łapiemy w ręce. O. Musimy mieć wszystko w gotowości. No, przepraszam, że takie warunki mam. Trochę kiepsko to widzicie. Ale dzisiejszy deszczyk troszkę mi psuje szyki, no. Nie da mi po prostu połowić, wiecie? O. Chodź, maloto. Chodź. O, no. Sam się wypiął, zobaczcie, pyk. Bystrzacha. Pokaż się tu kibicom, proszę bardzo. Ładny, co? No to. Pokochani, po następnego, ale mam rybę. O Jezu! Ale mi gumy wyciągnęła. Leszcz. Ale ładnie. Powiem wam, nie wiem, czy go wyjmę. Ależ chodzi. Ale jak? Nie chcę się pokazać. Ale jazda. Powiem wam, no tak ze 3 metry gumy to wyjechało. O Jezu, już mi ręce polo. Ależ piękny, ujeju. Wyszedł. Ładny. Ładny leszczyk. Ale jeszcze musi pochodzić. Musi. O, piękna deka. Uła. O, kochani, jedzie kloc. O, złapał powietrze raz, ale mało. Jak dam radę, to wam pokażę. Trzymam go krótko, ale żebyście i wy popatrzyli, co się dzieje, no nie? Zobaczcie. Kij wygięty. Guma.
Poczekajcie, zatknę sobie na czapkę. O. Tak, żebyście i wy mogli dobrze patrzeć. Ale. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale gubę wyciągnął. Ojej, jak on jedzie. O, ależ piękny. No i o to właśnie chodziło. O takie ryby, o. Zobaczcie, jaki ładny. Jeszcze ma siłę, jeszcze walczy. Jeszcze. Ale dębak ciemny. Tak zwane dębaki, to są, jak to mój dziadek mawiał, to są dębaki. Ale nie ma już, o, jeszcze odjeżdża. Próbuję, ale już mam go na topie. O, zapiąć to. Podbierak już drugą rękę, poprawić sobie czapeczkę. No i jazda dalsza. Na krótkim dyszlu. Chodź tu malutki. Ale ładny. No chodź do wujka Saturka, chodź. Piękny, chodź. Ojej, mam go. No powiem wam, jestem teraz ugotowany. Mamy rybę. Ale piękny lechol. Powiem wam, no naprawdę. Ależ piękny. Duży leszcz. Mamy to. Złowiłem w końcu dużego lechola. No ale to taki ze 2 kilo. Jezu. Teraz to, ale powiem wam, gruby, ubity. O rany. Mały. Jak ty żeś tu wziął? Pokaż się. Hop, zobaczcie, wypluł sam. Ale leszcz pierwsza liga. Nie ma co tu gadać. Zobaczcie, jaka łopata. Oleż wielki. Dobra. Niech sobie odpocznie. Odpoczywaj sobie, Zdzichu. Pięknie. Znowu donęcamy. Poszły 3 ładne ryby, się spięły, więc trzeba podrzucić, bo ucichło. Także wysuwamy, wsuwamy i puszczamy po samej wodzie. Nie ma innej opcji. Muszę rybki dostać pamciu. A są tak uparte dzisiaj, że powiem wam, że jestem w szoku. Dosłownie. Delikatnie. No, kubeczek się na wodzie nam ładnie trzyma. Także nie ma z tym problemów. O, bardzo ładnie. Jeszcze kawałeczek. O, i teraz buldudujemy. Plum. Poszła. Do dna. O matko, ależ wielki, pierniczony, a silny, ależ wyciąga. Tak, Krzysiu, nagrywam. Ale i to jest frajda. To jest właśnie to, po co się przyjeżdża na tykę. Ależ kurna ma siły.
No waleczne te leszcze są, nie powiem. O, zobacz co on robi. O Jezu. Jedzie gdzie chce i robi co chce. No złap powietrza. No nie ma opcji, no. Takiej, żeby go uspokoić. No. Kilka takich ładnych poszło. No ten jak mi się zepnie, to znowu będę miał trochę przerwy za nim. No. Ależ kurde, ale piękny dębak. O, Majo Powera. Już mi ręce bolą. Ty, jak ty tu te bobie jak dole. No to widzisz, jakie tam piachu nasypało. Ty, o Jezu. Ładno wszystko takie, kurna, wiesz, kilo półtora w górę. Zobacz, ile gumy wyciąga. A wczoraj to mi, no, na cztery składy to tak lekkim gwizdkiem wziął. No, nie może powietrza. No, aby powietrza złapał, to... No, dębaki, wszystko ciemne. I dzisiaj dziwię, no, jednego nie widziałem, dwa widziałem, no to takie same... No, walka o rybę była, ale piękny, duży lechol. A krościasty, o Jezu. O, o matko i córko. Nie, on już zaraz zacznie z powrotem. Poczekaj, Krzysiek, on dopiero, wiesz, się ocknął, co jest grane. I teraz grzybije będzie chciał iść, ale ja mu nie dam. O, pyk, zobacz. Powiedziałem, no to jest... Aj! Wypluł. Widzisz jakie? Ale piękny. Kolejny. O, nieduży. Pokaż się. Nie, też ładny. Ależ wlazły. Dwa mi się w międzyczasie spięły. A teraz kolejny. Też ciemny. Już troszeczkę umęczony. Chodź. W słabszej kondycji ćwiczebnej. Także, o teraz dopiero. O, teraz jedzie. Chodź, kolego. O, teraz tak. Nabrał mocy. Chodź. Zapraszam kolegę na stołóweczkę. O, uszanowanko. Także już jest dobrze. Wlazły leszki, to już jest połowa. Kochani, sukcesu. Ale mi się powoli kończy czas. Ale zobaczcie, jak ładnie robaczki, o, wystają. I zero na ochotkę, powiem wam, wszystko na grubo. No i będzie haczyk do wymiany. Ale ładna rybka, powiem wam. No i takie leszczyki właśnie. Teraz się łowi. No, haczyk muszę niestety przewiązać. Powiem wam, wypięła mi się ryba, nie zdążyłem. Ale piękna ryba. Uła. Ale od razu odjazd z gumy był. Uff, ciepło mi się robi. Wlazły lechole. Teraz tylko kwestia czasu, kiedy uderzy. O kurde. O, powiem wam, następny jedzie. Oj, co on robi? O, rady. Ale chwila, powiem wam, ale ładny leszczyk i próbuje mi tu pod trawki. Piękna ryba, ale ładny. Oj. Już mnie ręce bolą. Pięknie. No. Wyszedł. Też taki, o kurna, z 1,5 kilo. Może będzie lepiej. Ale guma ciągnie. Nie no, powiem wam, to jest po prostu nie do opisania, wiecie? Zobaczcie sami, jak ja mogę to opisać, takie coś, jak to jest po prostu niewyobrażalne. Nie łowiłem na tyczkę lata. Naprawdę.
Wziąłem zanęty, o których nic nie wiedziałem. Po prostu zrobiłem to tak jak... jakbym ja to zawsze zrobił. I zobaczcie, co się dzieje. Moment. No taki moment nie, ale 2 godzinki minęło, zanim takie ryby mi tu weszły. Ale powiem wam, no jestem po prostu w szoku. 2 nie wyjąłem ryb. Nie byłem w stanie ich utrzymać, wiecie? Takie, tak zaczęły mi chodzić, że po prostu pierwsza to mi tak zabrała gumę. No chodź. No piękne te leszcze. No wiosna to jest wiosna. Na kanale były silne, ale te tutaj z Buga, to powiem wam, są paskudnie silne. No, jeszcze kawałek. Jeszcze. Jesteś mój. Naprawdę są. Nie dość, że grube. Mocne. O, ja cię kręcę. No, kawał ryby. No, powiem wam. O Jezu, nie szarp się. Już, kolego. Zobaczcie, jaki... ile on ma energii jeszcze w sobie po takim holu. I już jest pierwszy, kochani, który mi się trafił ostry. Ma tarkę, powiem wam. Już jest taki, a szorstki cały, zobaczcie, krosteczki ma. O. Już są gotowe do tarła. Już lecholki są gotowe do tarła tutaj. Ja już część się wytarła, bo dzisiaj się tutaj w trawie, kochani, się tarły rybki rano, jak przyjechałem. Cieplutko. To coś tu chodziło w tej trawie cały czas i cały czas robaczki, o. Także co, ja podaję im dalej. Jak lubią, to dostaną, tak? Ale mi teczka dzisiaj frajdy przynosi. Naprawdę. O, jestem w niebo wzięty. Naprawdę takie leszcze, że po prostu guma mi pęka, kochani. Niemiłosiernie biorą. Jak weźmie, to już po prostu taka ryba, że się w głowie nie mieści. O, idzie coś mniejszego, ale też leszczyk. O, mały. Wystarczy trochę im dać jedzenia i one wariują po prostu. A pogoda, powiem wam, wieje. Co chwilę pada, dlatego parasol mam. A krąbiczek mały. I nie wiem, co im się dzieje. Jak było ładnie i spokojnie, to nie chciały brać. Miałem takie chwile, że mówię, to już chyba coś się dzieje. Ale. Jak to mówią, na wszystko przychodzi czas. No to czas, łowić. Dobra, był początek, jest i koniec. Zwijam się. Mikołaj Dudek, zapamiętajcie to. Misiu, Mikołajku, dziękuję za robiste zestawy. Ale że się wyważył, no po prostu rewelacja. Jak chcecie mieć dobre zestawy, znajdziecie Mikołaja Dudka na Facebooku. Naprawdę warto. Ja polecam. Dzisiaj to pokazałem. A zaraz zobaczymy, co mam w kotle. I to pakowanie. O maturo. Przeje. Męczarnia. Ale dobra. Trzeba rybki wypuścić. Nie ma lekko. Się boję zaglądać. No kochani, zobaczcie. Oj, to dobiegło do mnie. Piękne leszcze. Piękne te ryby. Ładnie. 2 takie naprawdę. Bardzo ładne. Eleganckie. Zobaczcie.
O. A żywe, a rzeźkie, elegancko. Takie lecholki. No. I to. Jeden, drugi. Padło. Kupa drobnicy. Parę ładnych leści jest tu. Ten zobacz jaki już ostry, ale się zboczenie. Ale zobacz jaki już gotowy jest do tego, żeby tarło odbić. Ale fajny, czarny taki, nie? No bo wszystko dębaki, wiesz? No. Szare to małe. Uciekaj. Jest parę. Dobra, nie ma czasu na to, Krzysiu. Czekujemy. Dzienny utarg. No. Dzienny utarg? Dzienny utarg. Którzy za taki utarg mnie pochlastali. No i jak? Fajnie się oglądało? Kochani, ja kończę tarczy, godzina 13. Mam dość, ręce mnie bolą. No powiem wam, dawno na tyczkę nie łowiłem. Naprawdę bardzo, bardzo dawno, ale chyba nie zapomniałem wszystkiego tak do końca. Choć nie powiem, parę ryb dzisiaj mi pięknych spadło i tu muszę poprawić skuteczność, no ale nie dałem rady, po prostu nie dałem rady. Także dziękuję, że obejrzeliście filmik. Jak zwykle polecam się na przyszłość. Jadę do domku, trzymajcie się i chyba częściej będę łowił na tyczkę. Oj, chyba będę częściej, bo mi się to znowu spodobało. Stara miłość. Mierdze wieje. Do zobaczyska. Papa, pozdrawiam z nad Buga.